Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. I dzisiaj mamy święto przemienienia Pańskiego. Sięgamy do Ewangelii. Dzisiejszy fragment Ewangelii pochodzi z Ewangelii Świętego Mateusza, 17 rozdział. Jeśli ktoś ma pod ręką, to zachęcam do tego, żeby śledzić tekst. Posłuchajmy, o czym dzisiaj do nas mówi Pan. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Kochani, dzisiaj Pan Jezus przez tę sytuację na górze przemienienia chce nas zaprosić, przynajmniej ja tak to odczytuję też w stosunku do swojego własnego życia, do takiej relacji z Nim, która będzie owocowała naszą przemianą, która będzie owocowała jakby nowym życiem. Nowym życiem, które jest jakościowo innym życiem. Zobaczcie, że bardzo często w tej naszej pobożności, w tej naszej religijności, bardziej chodzi nam o to, żebyśmy my wiedli z Panem Bogiem taki żywot, w takiego pewnego oddzielenia, pewnego dystansu. Że owszem, Panie Boże, wierzę w Ciebie, wierzę w to, że Ty jesteś i tak dalej, ale ja idę swoją własną drogą, tylko od czasu do czasu przychodzę do Ciebie po to, żeby z Tobą załatwić jakieś sprawy, które są bardzo ważne dla mojego życia. Natomiast Chrystus, kiedy przychodzi na świat, to On nam pokazuje pewną jedną bardzo ważną prawdę. Bóg tak bardzo pragnie bliskości z Tobą, Bóg tak bardzo pragnie podzielić się z Tobą swoim życiem, że sam stał się człowiekiem. To Bóg stąpił na ziemię. Zobaczcie, na tym polega ta niesamowita dobra nowina, że to nie Bóg jest gdzieś daleko od nas, że to nie tak jest, że On jakby chce, żebyśmy my przez te trudy, wysiłki, prawda, zdobywali to niebo, które jest dla nas nie do osiągnięcia. Nie, On widząc te nasze trudy i wysiłki, widząc to, że my sami sobie nie dajemy rady, to On wstępuje na nas. To On wstępuje do nas. On staje się człowiekiem. On schodzi z wysokości po to, żeby nam pomóc wejść na wysokość, prawda, żeby nam pomóc wejść do nieba. Zobaczcie na reakcję apostołów w czasie przemienienia, bo tam na górze Tabor Chrystus pokazuje tę swoją boską naturę, tak? Uczniowie się przestraszyli. Dlaczego? Dlatego, że apostołowie wychowani w tradycji żydowskiej, w tradycji judaistycznej, wiedzieli doskonale, że nikt nie może spojrzeć na Pana Boga, bo inaczej umrze. Że każde doświadczenie Boga żywego jest jakby konsekwencją tego doświadczenia, jest śmierć. Dlatego upadli na twarz, zlękli się, przestraszyli się Boga. I myślę, że też może tak być i w naszym życiu, że my czasami boimy się przejawów Bożej obecności, Bożego działania, że niby chcemy gdzieś tam tego Pana Boga poznać, ale zachowujemy się troszeczkę jak taki pobity psiak, nie? Że niby chcemy, ale się troszkę boimy, trzymamy dystans, zaczynamy gryźć, jak On wyciąga do nas rękę, nie? Dlatego jakby Chrystus nas oswaja ze sobą, objawia nam stopniowo swoją chwałę. Po co? Po to, żebyśmy my zobaczyli, że my też możemy mieć w tym udział. Bo nagle, w którymś momencie, ci uczniowie doświadczyli tego, że dobrze im tam być z Jezusem. I myślę, że my też mamy w naszym życiu takie chwile, takie sytuacje, kiedy nam dobrze było z Panem Bogiem. Chciałbym, żebyś dzisiaj wrócił do tych sytuacji, żebyś się w jakiś sposób do nich odniósł w swoim własnym życiu, że te przejawy Bożej obecności były też doświadczeniem jakiegoś konkretnego dobra, doświadczeniem wewnętrznego pokoju, jakiejś harmonii, radości. I teraz wyobraź sobie, że te momenty, te sytuacje, one były tylko jakby takim
no, mikropierwiastkiem tego, co On ma dla Ciebie przygotowane. Że gdyby On nas napełnił swoją obecnością teraz, w tym momencie, to nasze serce by pękło z miłości, tak? Pękło z radości, byśmy po prostu umarli, no bo tak wielki, tak wielka i potężna jest miłość Pana Boga. Dlatego On nas musi do tego przygotować. On musi nas doprowadzić do takiej sytuacji, że już nie będziemy w tym świecie widzieć nic atrakcyjnego, tylko samego Jezusa, Jego obecność, Jego człowieczeństwo. I to, co powie nam dzisiaj w święty Piotr, to jest zapisane w drugim czytaniu, że my żeśmy widzieli to, co Bóg zrobił z Jezusem na górze Tabor. Myśmy widzieli Jego chwałę, ale mamy w sobie tę prorocką mowę, której możecie wierzyć, że zobaczcie, my otrzymaliśmy Boże Słowo. Bóg nas napełnił swoją obecnością. Jesteśmy przepełnieni Jego obecnością i dzisiaj chcemy, żebyście wy również mieli w tym udział. Jeżeli uwierzycie Bożemu Słowu, jeżeli uwierzycie Jezusowi, jeżeli na Jezusie będziecie budować swoje życie, to co powiedział Pan Bóg na górze Tabor, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie, tak? Że jeżeli będziemy szli za Jezusem, jeżeli będziemy słuchać Jezusa, jeżeli będę budował swoje życie na Jezusie, to konsekwencją tej drogi będzie niesamowita relacja, przyjaźń z Jezusem, przyjaźń oparta na miłości, to On będzie leczył moje poranione serce i to On będzie oceniał przede mną ten pierwotny plan, który On miał dla mnie. I to jest niesamowite. To jest trudne, bo ja tak widzę w swoim własnym życiu, że Pan Bóg stopniowo mnie przyzwyczaja do tego, kim On mnie stworzył, tak? Że On jakby to przede mną odkrywa. Odkrywa to przez inne osoby, odkrywa przez różne sytuacje. Jakby każe mi wyjść z pewnej sytuacji mojego takiego życiowego komfortu, do czego się przyzwyczaiłem, każe mi pokonać swój lęk po to, żeby na nowo uczyć się siebie samego i tego, kim ja jestem w kontekście Jego miłości, Jego obecności, Jego działania. I to jest niesamowite. To jest trudne, bo ciężko to przyjąć, ale jakby owocem tego jest doświadczenie jeszcze większej radości i tego, że to nasze życie nie skupia się tylko i wyłącznie do tego, co mam już w garści. Ale to, co mam w garści, czasem warto utracić po to, żeby te puste dłonie Bóg napełnił sobą, swoją obecnością, swoją miłością, swoim miłosierdziem, a przez to, żebym mógł odkryć też na nowo swoje człowieczeństwo. No jest to ciekawy temat z pewnością i warto do tego gdzieś wracać. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś zobaczył, w jaki sposób budujesz swoją relację z Panem Bogiem. Czy rzeczywiście chcesz być przepełniony Jezusem? Czy rzeczywiście chcesz przebywać w obecności Jezusa non-stop? Że już niczego nie chcesz poza Nim? Z pewnością do tej sytuacji, do takiej postawy On chce Ciebie doprowadzić. Ciebie i mnie też. Bo w ten sposób możemy odkryć to, kim tak naprawdę jesteśmy w oczach Bożych i odkryć szczęście, bo tak naprawdę człowiek szczęśliwy może być tylko i wyłącznie w Bogu i z Bogiem. To nie chodzi o to, żeby się zamknąć w zakonie, tak? To nie chodzi o to, żeby gdzieś tam się totalnie uciec od wszystkich ludzi, ale im więcej we mnie jest Chrystusa, im więcej jest we mnie Boga, tym też te relacje z innymi, one są bardziej dojrzałe, bardziej prawdziwe, i przez to piękniejsze. No dobrze, znowu was dzisiaj zagadałem, ale to nic. Błogosławię wam na to dzisiejsze popołudnie, ten wieczór i do zobaczenia następnym razem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego popołudnia z Panem Bogiem.